sprawca poniedziałkowego wypadku w Kobyłce, w którym zginęły trzy kobiety, spędzi miesiąc w areszcie, poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa, Praga prokurator Marcin Saduś. W organizmie 22-letniego Grzegorza W. znaleziono ślady marihuany. Znamy już decyzję Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie aresztu dla 22-letniego mężczyzny, który w wigilijną noc śmiertelnie potrącił trzy kobiety. Jeżeli okaże się, że stężenie marihuany było znaczne, wówczas zostanie zmieniona kwalifikacja prawna. Wzrośnie zagrożenie pozbawienia wolności od lat 8 do lat 12, z uwagi na to, że kierujący w czasie zdarzenia znajdował się pod wpływem środków odurzających, powiedział Saduś. Dodał, że w tej chwili jest za wcześnie, żeby zarzuty zmieniać. Jak zaznaczył, tą informacją prokurator nie dysponował w momencie postawienia zarzutów. Informację przekazano sądowi, który zastosował wobec podejrzanego miesięczny areszt. Saduś przypomniał, że w poniedziałek prokurator postawił Grzegorzowi W. zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosły trzy kobiety, mieszkanki miejscowości graniczącej z Kobyłką. Mężczyzna odmówił wyjaśnień. Saduś powiedział we wtorek, że w ocenie prokuratora podejrzany umyślnie naruszył przepisy prawa o ruchu drogowym, przekraczając dopuszczalną prędkość, nie dostosowując jej do warunków atmosferycznych i nie zachowując należytej ostrożności, gdy zbliżał się do przejścia dla pieszych. Grzegorz Wiek, 22-letni mieszkaniec Wołomina, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień.